7, czyli poświadczenie komunikatyw do państwa. Pani Frankiewicz, pan Więcław. Bardzo proszę, pani Frankiewicz i pan Kowalik. Jest taki czas przedświąteczny, a może będziecie państwo uważać, że to oświadczenie, które złożę i komunikat, który mam zamiar państwu przekazać, będzie może niegrzeczne, ale już się przyzwyczajam do tego, że generalnie ci, którzy mnie lubią, to postrzegają w miarę pozytywnie, co robię. Ci, którzy mnie nie lubią, tam na to wpływu cokolwiek zrobię, będzie i tak. Zatem proszę państwa, no niestety łyżka dziegciu do życzeń świątecznych. Chciałam państwu zakomunikować, że moje dyżury radnego odbywają się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17 do 18. Ten został zmieniony i ustalony na propozycję pana przewodniczącego, że zawsze siedziba rady w tym czasie będzie otwarta, ponieważ on w tym czasie dyżuruje. I myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie i jakoś to funkcjonowało. Na 4 grudnia, wiele dni naprzód, umówiłam spotkanie z gościem, który zabiegał o spotkanie, to był ważny gość. Zaproponowałam spotkanie na mojej komisji, zaprosiłam, mówiliśmy się na godzinę 17:15. No i cóż, no i przychodzę pod radę, proszę państwa, jest zakładkę w dniu 4 grudnia, rada nieczynna. No i cóż, ja sobie mogę w tym momencie pomyśleć, w dobie SMS-ów, e-maili i telefonów, taka prosta rzecz, tylko jeden mały komunikat wysłać, zadzwonić, przekazać. Specjalnie tu państwo słuchajcie, nie wiem, jak się, jaka jest forma komunikacji. No trudno, wykonałam telefon do gościa, zdążyłam zawrócić go z drogi, notabene odwołał wizytę lekarską, bo tak mu na tym spotkaniu zależało. Gadka była, myślę, że to trochę wysiłku kosztuje wydrukowanie gadki, przyklejenie jej do drzwi. Widać bardzo dużym wysiłkiem jest wykonanie telefonu czy SMS-a, jeszcze raz podkreślam, e-maila do mnie, żeby po prostu odwołać możliwość odbycia dyżuru. Ja panie przewodniczący oświadczam, że jeżeli taka sytuacja się powtórzy, to ja złożę skargę na pana, bo to jest pana wina w tym momencie. Nawet mnie nie przeprosił na komisji. Pan stwierdził, że wypadek losowy zdarzyło się i jak to mówi wieszcz, ani B, ani me, ani kukuryku. Słowo przepraszam w takich sytuacjach się należy, a przede wszystkim należy się informacja w demokratycznych wyborach, który ma ustalone dyżury, które są również na stronie internetowej. Ja ten przypadek oceniam jako arogancję i lekceważenie mnie i próbę poniżenia, ponieważ jestem zwierzę. Tak to odbieram, możecie się państwo ze mną spierać i mnie tłumaczyć. Dla mnie jest to taki odbiór. Ja poczucia dyskomfortu nie mam. Ja się tylko mogłam wstydzić za pana przewodniczącego i za naszą radę, że musiałam się po prostu jakoś wytłumaczyć z tego, ponieważ ten incydent, ta sprawa no, niejako wpisuje się w praktykę, która jest tutaj stosowana od początku kadencji. Jeszcze raz komunikuję. Moje dyżury są w pierwsze wtorki miesiąca od godziny 17 do 18. Jeżeli ja tych dyżurów nie odwołam, to znaczy, że będę. Praktycznie nie odwołałam żadnego dyżuru, odkąd dyżury mam ustalone. I że oczekuję, żądam informowania mnie, że na przykład kamka jest do pocałowania w danym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę. Dziękuję za umożliwienie udzielenia głosu. Również nie miałem zamiaru dzisiaj występu prezentacji najbliższych, w najbliższym czasie świąt, które się odbyć. Ale jako osoba, która zawsze występowała przeciwko manipulacjom i cenzurze, chciałem zwrócić uwagę na rzecz, która dotyczy w zasadzie nas wszystkich. I dzisiaj sobie tylko otworzyłem stronę, gdzie jest wybór najlepszego radnego w naszej dzielnicy i wyczytałem takie organizatorzy, co jest, żadnego głosu nie oddałem, a tu pisze, że limit dzienny wyczerpany. Następny wpis, gdzie mój wpis? Znowu dziwy, znowu nie można oddać głosu. Z pobieżnym tej rozmowy z niektórymi radnymi wychodzi, że również oni mają takie doświadczenia i takie rzeczy ich również dotyczą.
Mnie się wydaje, że czasy manipulacji i cenzury dawno minęły. Nie możemy tej sprawy tak jakby zostawić bez żadnego odzewu. I tutaj mam, oświadczam, że jeżeli mógłbym w jakiś sposób prosić Państwa radnych o wsparcie w tym działaniu, to chcemy wyjaśnić tą sprawę. Łącznie z tym, żeby ewentualnie wycofać w ogóle głosowanie na dalszego radnego z racji tego, że jest niedemokratyczne. I tutaj pytam się Państwa, czy w tym sensie ewentualnie też chcieliby, żeby tak i tak. Tutaj puszczę z boku tylko dzisiejszego dnia wpisy. Natomiast wcześniej nie były sygnały, się dziwiłem, że takie są. Próbowałem, nie chciałbym akurat, żeby to jest przez mój przypadek, bo to nie chodzi, że ja tutaj sam występuję, natomiast próbowałem i również na niektórych radnych też nie dało się zagłosować. Wiem, że taki przypadek też, czy takie środki też są wśród innych radnych. No i uważam, że taka rzecz nie powinna się zachowywać. Dziękuję bardzo. Pan radny Kowalik. Miasto nie. Szanowni Państwo, proszę pan radny Kowalik. Tego wystąpienia skłoniła mnie sytuacja, jaka miała miejsce w naszą Wigilię w piątek i pozwolę sobie rozpocząć dosłownie dwoma wersami takiej znanej pastorałki. Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie sprawy. Tak się dziwnie złożyło, kieruję akurat te słowa do Państwa, których nie było. I jak Państwo się nazywacie, jesteście opozycją. Było. Ja oczywiście rozumiem, że bywają różne sytuacje losowe i nie zawsze można być na takiej czy na innej uroczystości. No tu akurat bardzo dziwnie to się złożyło. I moje pytanie jest takie, czy być może miejsce, w którym ta Wigilia była, wchodziła w Państwa honor i uczucia, że jest to zespół szkół specjalnych? Czy być może księża parafii, którzy byli współgospodarzami tej Wigilii, bo na terenie parafii Matki Bożej Pocieszenia ta Wigilia się odbywała, nie dorośli jeszcze może do prowadzenia takiej uroczystości? A czy może takie moje odczucie po prostu chcieliście Państwo dać, pokazać, że lekceważycie nas, lekceważycie przewodniczącego i pozostałych radnych, którzy tam byli, a tym samym lekceważycie wszystkich, którzy przybyli, którzy tą Wigilię przygotowywali, łącznie z tymi dziećmi, którzy oni tą Wigilię przygotowywali. Ja w życiu staram się nikogo nie lekceważyć i do tej pory mogę powiedzieć, że chyba dobrze na tym wychodzę. Nie wiem, czy Państwo się do tego odniesiecie, czy nie. Nie żądam ani nie oczekuję. To jest takie moje przemyślenie. A gdybyście Państwo chcieli, nie wiem, we własnym gronie, powiedzmy, coś na ten temat podyskutować, to chciałem Wam tylko jednej rzeczy ująć, żebyście nad tym nie myśleli. To jest wypowiedź i przemyślenie tylko moje, Andrzeja Kowalika. Żeby nie przychodziło Wam do głowy, że ktoś mnie namówił, że ktoś mnie prosił, że z czyjejś inicjatywy. To jest tylko i wyłącznie moje stwierdzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To przykro mi jest bardzo oświadczenie kobiety pojedynczo. Pan radny Czesław Wasiek. Ja tutaj się chciałem odnieść w imieniu Komisji Infrastruktury. Chciałem się odnieść w imieniu Komisji Infrastruktury, która przystosowała nawet do administratorów i mieszkańców w imieniu całej dzielnicy wszystkich radnych, żeby w okresie miesięcy zimowych wrócić się do administratorów i oczywiście każdy ma możliwość sobie to odebrać z sekretariatu taki apel. W tym apelu piszemy, że chodniki w zimie powinny być przeważnie przede wszystkim odśnieżane, a nie sypać mocno solą. To tamtej kadencji na to zwracałem uwagę.
najniższy cenę i chcielibyśmy właśnie, żeby to społeczeństwo było niechowe. Do niektórych terapii, bo tak po kilkakroć, że sól niszczy nie tylko płytkę, tylko niszczy sól, niszczy kanalizację, zieleń, buty, drzewa. Mamy bez przerwy uschnięte drzewa po okresie zimy w ciągach komunikacyjnych. Piszemy, że zwracamy się również do, zwracamy uwagę, że chodniki i ścieżki rowerowe są przeznaczone do, nie są przeznaczone do odśnieżania sprzętem ciężkim. Dotyczy to NDO. Ja bym się zwracał uwagę do Państwa, że jak gdybyście zobaczyli jakiś ciężki sprzęt na chodniku, który właśnie w zimie odśnieża, na szczęście nie mamy takiej jeszcze śnieżnej zimy, spisać numer. To przeważnie to są NDO-wskie samochody i zwrócimy się do NDO, żeby później po okresie zimy, jeżeli są zapaliska i ten gnięty wybalnik na ścieżkach rowerowych, nie było obciążać, bo w końcu nie udajemy, tutaj jest apel taki, zdanie ostatnie, szanujmy nasze chodniki, na które Rada Dzielnicy wydaje corocznie setki tysięcy złotych. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo, ja się już wziąłem, ale obserwuję, przekażę nawet do administratorów, do budynków na moim okręgu, do administratora, nawet na innych przyciągach komunikacyjnych, przyciągach chodnikowych, żeby ludzie to wiedzieli. Dla nas wystarczy powiedzieć, przeczytać, ale są ludzie, którzy nie rozumieją. Zresztą Państwo zauważyliście, że nieraz, ja to też zwracałem uwagę na komisji, że najczęściej to jeździ ciągnik z platformą odkrytą, ktoś tam sypie łopatą, zbrylowana, ona jak spadnie na płytkę, to ona zniszczy kompletnie. Płytka się rozsypie płytka się rozsypie na wiosnę, jak już akcja się nie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, zamykam punkt 7 oświadczenia komunikaty. To był 8,